Co leżysz i czekasz na pana? Czekasz na pana. No czekaj. No czekaj. Tak się zastanawiałam, czy nie ma twojego ręcznika, bo on właśnie nie chce, że się nie kopałeś, bo ktoś sucha zasłonka. Potem tak pomyślałam, pewnie nogi mogłeś. A, zapomniałam, że pomidorki. Akceptuję, bo jeszcze z Anetą gadałam, bo miałam zadzwonić i potwierdzić. No to i powiedziałam, że tak. Wstępnie to będziemy jutro o pół do czwartej, ale jeszcze nie wiem, bo się może okazać, że ci każe przyjechać do pracy na przykład na 12, nie? Że wtedy da mi znać. Jakbyśmy mieli nie przyjechać, to da mi znać. Nie mówiłam, że się zatrzymali o tym, ale Aneta mówi, że normalnie akceptują. To nie ma tak, że 3 miesiące, jak jeździsz jako kierowca zawodowy, chyba to musisz wymienić. No i ci spoza Unii, a tak to normalnie mówi, unijne są akceptowane, prawka mówi, przecież ja tyle razy i do wypadku przedstawiała, jak miała i ten. Mówi, że kiedyś też ją zatrzymali i pokazywała prawko, że od tej pory właśnie zawsze ze sobą wozi dokumenty, nie? A ja mówię, to nalot był tam koło ciebie, na czyich trąbczach w nocy. Tam na tym skrzyżowaniu tego nie. Co ty chcesz? No co ty chcesz?
Kurwa, do sypialni właśnie. No, nie było. Kurwa, jakby mógł to być w majtki wszedł. Był pole. Dlatego mi siada na nowy laptop. Żeby chociaż czuć. Patrz, co robi. Thank you.